Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj w podróż poprowadzą nas kadzidła marki Comme des Garçons. Będziemy zwiedzać trzy różne świątynie, trzech różnych religii, więc jeżeli chcielibyście wyruszyć ze mną w taką podróż przez kolejne kilkanaście minut, to zapraszam Was do oglądania dalej. Mam wrażenie, że marka modowa Comme des Garçons bardzo lubi serię, bo ma ich na swoim koncie już chyba 10, a trzecia z nich zajmuje się tematem kadzidła. W tej serii jest 5 różnych zapachów, o trzech dzisiaj porozmawiamy. Mam też wrażenie, że to będą takie trzy najpopularniejsze kadzidła z tej serii, które są dostępne na rynku. Zaczynajmy więc od pierwszego kadzidła, a zaczynamy Dalekim Wschodem, Azją, czyli Kyoto. Początek tych perfum to jest takie kadzidło mocno doprawione ziołami i podbite drewnem. Czuję tutaj głównie drewno sandałowe, które delikatnie jakby tliło się w tle tych perfum. Kolejna faza, równie drewniana, choć bardziej słodka niż ziołowa, bardzo mocno przypomina mi mojego ulubionego drewniaka, czyli perfumy Tame Dao Diptyque. Potem zapach jeszcze bardziej się wysładza i dochodzą do niego takie smużki wetyveri, lekko wyczuwalne, no ale jednak znajdujące się w tym zapachu. W końcu na mojej skórze ten zapach robi się mocno drewniany i coraz mniej słodki i w taki sposób właśnie te perfumy na mojej skórze dogasają. To będą świetne perfumy dla tych, którzy boją się kadzideł i nie wiedzą, od jakiej strony się do nich zabrać. Kyoto to jest bardzo przyjazne drewniane kadzidło, które nie ma zupełnie podtonu mydlanego, a w każdym razie na mojej skórze takiego nie ma. Z tych trzech kadzideł, o których dzisiaj będę opowiadać, Kyoto jest najłatwiejsze, najlżejsze i najsympatyczniejsze w noszeniu. Tyle jeżeli chodzi o parametry techniczne, a teraz coś o tym, jakiego ducha niosą te perfumy. To są perfumy łagodne, sympatyczne, delikatnie uśmiechające się. Kiedy używam tych perfum, to mam w głowie taki obraz Dalekiego Wschodu, góry Azji, zielone, jest ranek, jest jeszcze zimno, ale już czuć w powietrzu taki jakiś początek dusznego dnia, który właśnie zaczyna się gdzieś w Azji, w górach, zielonych górach Azji. Jest poranek, nad ziemi podnoszą się mgły i te mgły tak trochę nam rozmywają zieloność krajobrazu. My idziemy do świątyni położonej gdzieś w górach, w lesie, do której musimy się wspinać po stromych, wilgotnych i kamienistych stopniach. I według mnie to są jedyne perfumy, których nie utożsamiam z świątynią jako taką, ale raczej z drogą do tej świątyni. Jest ranek, wschodzi słońce, unoszą się mgły, a my mozolnie, krok za krokiem podążamy do tej świątyni gdzieś w górach. Z tego też powodu według mnie są to perfumy, którym nadałabym kolor taki bladozielony. Tak jak zielone są te zbocza gór, delikatnie otulone przeźroczystą mgłą. A teraz przenosimy się w zgoła inne regiony, bo przenosimy się do wnętrza kościoła, czy raczej katedry rzymskokatolickiej, a to znaczy, że mowa oczywiście o Avignon. Avignon już na początku rozpoczyna się dosyć słodko, a wraz z upływem czasu słodycz tego kadzidła tylko rośnie. Mam wrażenie, że już na samym początku drewno z tego kadzidła jest doprawione czymś bardzo słodkim. Według mnie na pewno jest to żywica elemi i jakieś bardzo słodkie, niezidentyfikowane dla mnie kwiaty. Przez 7 lat żyłam w Krakowie, a Avignon bardzo mocno przypomina mi wnętrze kościoła mariackiego w Krakowie. Avignon to wcale nie są perfumy bardzo surowe i bardzo ostre. Nie odbieram tych perfum jako ciężkie i przygnębiające, choć znajdujemy się w dużym, czy nawet bardzo wysokim wnętrzu. Natomiast to wnętrze jest bardzo przestrzenne, dookoła nas jest dużo powietrza,
Sklepienie jest strzeliste i wysokie. Przez witraże wpada bardzo dużo światła, co może nam mówić, że znajdujemy się w tej katedrze czy w tej świątyni w trakcie dnia. Do tego palą się też świece i cała ta sceneria jest taka bardzo mocno rozświetlona, więc kompletnie nie sprawia ona takiego przygnębiającego wrażenia katedry. Zapach zachęca do kontemplacji, zachęca do wyciszenia się, zachęca do rozmyślania, ale raczej niż nad końcem świata, zachęca do rozmyślania nad wspaniałością życia i świata wokół nas. Momentami mam prawie wrażenie, że ten zapach puszcza do nas oczko i mówi: człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Co jest bardzo ciekawym wrażeniem, zupełnie innym niż to, które miałam nosząc Zagorsk, ale o nim zaraz. Ten zapach niesie takie pokrzepienie i mówi nam, że jest czymś znanym, czymś takim komfortowym. Być może to też dlatego, że w takiej właśnie tradycji się wychowałam, więc takie właśnie mam skojarzenia. Ciekawostką jest to, że gdzieś po około 2 godzinach noszenia tego zapachu, zapach na mojej skórze robi się wytrawny. I taki już zostaje do końca, dopóki nie wygaśnie na mojej skórze. Trzecim i ostatnim kadzidłem na dziś będzie Zagorsk. Zagorsk rozpoczyna się takim bardzo ostrym, świdrującym powietrzem z unoszącym się w nim zapachem drzew iglastych. To wrażenie szybko mija, bo szybkim krokiem wchodzimy już do cerkwi gdzieś w Bieszczadach albo w Beskidach. Wyobraźcie sobie taką scenerię, że znajdujecie się w środku cerkwi, malutkiej drewnianej cerkiewki gdzieś w Beskidach. Jest ciemno, jest wieczór, na zewnątrz jest bardzo zimno, bo akurat jest zima. Stoicie w tłumie ludzi w środku świątyni, chuchacie w ręce, bo jest bardzo zimno. Oddech widać w powietrzu. W powietrzu widać też kurz unoszący się z chorągwi procesyjnych. Czuć odrobinę wosku, który skapuje powoli z palącej się świecy. Kapłan okadza wiernych takim ziołowym kadzidłem. Atmosfera w tej cerkwi jest taka bardzo poważna, ponura. I o ile Avignon to były dużo bardziej świetliste kadzidło, to Zagorsk jest niesamowicie ponury, ciemny i grobowy, wręcz powiedziałabym. Tutaj już nie jest sympatycznie, tutaj nie ma puszczania oczek. Tutaj nie rozważamy tajemnicy wspaniałości życia, ale w skupieniu modlimy się przed końcem świata, bo cała ta sceneria ma w sobie coś takiego z końca czasów. Nikt się nie uśmiecha, nikt się nie odzywa, tylko kapłan wypowiada słowa modlitwy i wszyscy są właśnie na tej modlitwie skupieni. Święci z ikonostasu patrzą na nas jakoś tak bardzo surowo, jakby chcieli powiedzieć: o grzeszniku, widzimy wszystkie twoje grzechy. Ulgi nie przynosi też modlitwa do świętych ikon, które rozwieszone są w cerkwi. Na samą końcóweczkę ten zapach jakby niósł jakieś malutkie światełko nadziei, bo zapach nagle robi się troszkę delikatniejszy, a całe kadzidło coraz bardziej się osładza, ale jest to jednak bardzo niewielka część trwania całego zapachu. A teraz słuchajcie trochę prywaty. Jeżeli chcecie poczuć taką atmosferę drewnianej cerkwi i poczuć ją w Polsce, to serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, bo możecie na niej zwiedzić 50 różnych cerkwi drewnianych. Moim faworytem jest oczywiście cerkiew Świętego Jakuba w Powroźniku, bo to jest taka bardzo niska, ciemna cerkiew, która bardzo dobrze mogłaby oddawać klimat takiego Zagorska. Serdecznie Was więc zapraszam do Małopolski, do odwiedzenia Szlaku Architektury Drewnianej. I to już wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną w tej podróży z kadzidłem przez świat. Zapraszam Was już na kolejne filmiki perfumowe. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!